Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Sławomir Mentzen, od soboty prezes partii Korwin, członek Konfederacji. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, już sporo namieszania pan narobił w samej Konfederacji, w waszym środowisku, zapowiedzią prawyborów mających wyłonić jedynki na listach wyborczych. No szczególnie niedawno powstała partia Wolnościowcy. Ci politycy są oburzeni na pana plan. To jest przepis na rozpad Konfederacji, tak mówi część waszego środowiska? Nie, wręcz przeciwnie. Jest to przepis na wzmocnienie Konfederacji, na to, żebyśmy mieli jak najlepszych kandydatów na posłów, takich, którzy potrafią zorganizować wokół siebie poparcie, zaufanie ludzi, po to, żebyśmy potem mieli jak najlepszy wynik w wyborach. Poza tym przekonany jestem, że w tego rodzaju sytuacjach znacznie lepiej, żeby to ludzie mieli wpływ na to, jakiego będą mieli reprezentanta na liście wyborczej do Sejmu, bo to ludzie zbierają podpisy, ludzie wieszają plakaty, rozdają ulotki, organizują kampanię wyborczą i ludzie zasługują na to, żeby dać im ten wybór. Poza tym jest to praktyczna realizacja postulatów właśnie kolegów wolnościowców, którzy domagają się tej demokracji bezpośredniej. A co jest większą emanacją demokracji bezpośredniej niż prawybory? No tylko, że wolnościowcy, między innymi Artur Dziambor w Radiu Plus mówił niedawno, że no, umów należy dotrzymywać, a tutaj partia Korwin zawarła umowę z pozostałymi podmiotami tworzącymi Konfederację, jeżeli chodzi o te listy wyborcze, jedynki na tychże listach. To jest prawda. Zawarliśmy umowę z Ruchem Narodowym oraz z Koroną Grzegorza Brauna. Na podstawie tej umowy partii Korwin należy się 20 jedynek w 20 okręgach i zamierzam tej umowy dotrzymać. Czyli wolnościowcom na podstawie tej umowy nie należy się nic, tak to oni nie są stroną tej umowy. Czyli w takim razie komunikat dla wolnościowców jest taki, albo referenda, albo nie będziecie mieli żadnej jedynki, jak rozumiem. To znaczy ja chciałbym, żeby wolnościowcy byli w Sejmie i byli na tych jedynkach, ale chciałbym, żeby to uzyskali w drodze prawyborów. Tak jak mówię, nie są stroną tej umowy, stronami tej umowy jest partia Korwin, Korona oraz Ruch Narodowy. Panie prezesie, w swoim pierwszym w tej roli właśnie nowej wystąpieniu w sobotę mówił pan dużo poprzedniku, o Januszu Korwin-Mikke. Mówił pan, że to jest, no można było mieć wrażenie, wzór polityka dla pana, tylko no, przez 30 lat obecności w polskim życiu publicznym, no obecny jest dłużej Janusz Korwin-Mikke, ale powiedzmy w tych 30 latach III Rzeczypospolitej nie miał realnego wpływu na rządzenie, nigdy nie był w rządzie. To jest na pewno dobry wzór. Pan też będzie kierował partią, która nigdy nie będzie miała realnego wpływu na rzeczywistość? Mam nadzieję, że nie. Pamiętajmy, że to jest człowiek, który zbudował całe środowisko, które przetrwało przez 30 lat, który kolejnym pokoleniom Polaków wbijał do głowy swoje słuszne idee i to oczywiście pod tym względem jest wzór i autorytet. No, no tak, ale to są różni myśliciele, publicyści. Natomiast zamierzam tak dalej, ale nie polityk skuteczny, który nigdy nie rządził. Ale bym odpowiedział już panu, gdyby mi pan nie przerwał. Jasne, więc proszę. Jeśli pan pozwoli, to dokończę swoją myśl. Natomiast zamierzamy iść swoją własną drogą, czerpać oczywiście to, co najlepsze z dorobku Janusza Korwin-Mikkego. Zamierzam to twórczo rozwijać i dostosowywać do zmieniających się czasów oraz okoliczności. Ale pan doprowadzi do tego, że partia Korwin będzie u władzy, że to środowisko, które przez tyle lat szło za Januszem Korwin-Mikkem i nigdy, no tak jak już mówiłem, na rzeczywistość realnego wpływu nie miało. Pan to zmieni? Pan doprowadzi do tego, że będziecie w rządzie? Co nam przyszłość przyniesie, tego wszyscy nie wiemy. Ale pytam o cel. Bardzo prognozować. Natomiast tak, oczywiście jest to naszym celem, żebyśmy wreszcie uzyskali realny wpływ na politykę państwa polskiego. Przez ostatnie 30 lat rządzili Polską ludzie, którzy w zasadzie w każdej ważnej sprawie za każdym razem się mylili i Polski nie stać na 30 lat kolejnych rządów takich ludzi. To jeżeli chodzi o jakieś konkrety, kiedy myśli pan, że Konfederacja czy partia Korwin dojdzie do takiego poziomu, że mogłaby współtworzyć rząd, czy już po kolejnych wyborach z Prawem i Sprawiedliwością, czy to jest absolutnie wykluczone? Znaczy my się nie szykujemy w tym momencie do koalicji w zasadzie z nikim, ponieważ jest nam bardzo daleko do wszystkich tych partii, które obecnie mają wpływ na Polskę. No kolejne wybory mamy za rok, jeszcze kolejne za 5 lat. Ja nie wiem, jakie będą wyniki tych wyborów, jak będzie Polska wyglądała za lat 5 albo za rok. W związku z czym jeszcze jest za wcześnie, żeby na ten temat mówić. No dzisiaj największymi problemami Polski i Europy są inflacja, kryzys energetyczny. Pan ma swój sposób, swój pomysł na to, jak dzisiaj należałoby walczyć z inflacją przede wszystkim?
Panie redaktorze, gdyby pójść do lekarza z zaawansowanym rakiem płuc i spytać się, co teraz robić, to lekarz by odpowiedział, było nie palić przez poprzednie 30 lat. Inflację mamy na tak wysokim poziomie, że trzeba było lat pracy, żeby ją sobie wyhodować. I rząd robił wszystko, co mógł, żebyśmy mieli inflację jak najwyższą. Niestety każdy ekonomista wie, że z tak wysoką inflacją to się niestety walczy latami. Natomiast wreszcie należy rozpocząć tę walkę. Nawet prezes NBP Adam Glapiński wskazuje, że rząd robi co może, żeby mu utrudnić walkę z inflacją, przez to musi podnosić stopy procentowe i przez politykę rządu, który ciągle wpuszcza nowe pieniądze na rynek poprzez kolejne dopłaty, zasiłki i tak dalej, zmusza RPP do podnoszenia coraz bardziej stóp procentowych. I to, co należy w tym momencie zrobić, to wreszcie realnie zacząć walczyć z inflacją, czyli zmniejszać ilość pieniądza na rynku, a nie zwiększać. To jest elementarz, to jest pierwszy rok studiów ekonomii. Czyli państwo powinno ciąć wydatki, tak? To jest jedyny sposób skuteczny, pana zdaniem, walki z kryzysem. Państwo powinno zmniejszać ilość pieniędzy w obiegu. No tylko tak przekładając to na praktyczny bardziej język, na język budżetowy, to gdzie państwo powinno szukać chociażby oszczędności? Jakie wydatki powinno ciąć? Te socjalne przede wszystkim? Nie mówię, że przede wszystkim, ale jest to jeden z oczywiście z najistotniejszych naszych wydatków. Weźmy na przykład takie 500+. No to idzie 40 miliardów złotych rocznie. To jest połowa kosztu elektrowni jądrowej. W tym momencie państwo polskie jest w tak opłakanym stanie, że jeżeli wierzyć politykom i samorządowcom, to okazuje się, że nie będzie nawet nas stać na to, żeby zimą ogrzać szkoły czy uczelnie. Więc jeżeli nasza sytuacja jest tak dramatyczna, że dzieci będą zimą marzły, a studenci nie będą mogli pójść na uczelnie, to pytanie, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Program 500+ miał przede wszystkim zwiększyć naszą dzietność i to się absolutnie nie udało. Wydajemy 40 miliardów złotych rocznie na program, który absolutnie nie działa. Te pieniądze można wykorzystać na naprawdę wiele lepszych sposobów. No tak, czyli pytając pana o oszczędności tam, gdzie należy ich szukać, to 500+ to jest ten podstawowy wydatek, z którego państwo może zrezygnować? Co jeszcze? To jest olbrzymi wydatek. 40 miliardów złotych rocznie nie sprawiłoby, że inflacja zeszłaby do poziomu no chociażby 1%. Ale ja nie mówię, że to nam zwalczy inflację. Z inflacją to my jeszcze kilka lat będziemy się borykać. W tak fatalnej stanie jest nasza gospodarka. Mamy inflację ponad 17%, panie redaktorze. To latami będziemy schodzili z tak wysokiego poziomu, a prawdopodobnie jeszcze pójdziemy wyżej. Ja nie twierdzę, że to jest magiczne rozwiązanie, bo oczywiście nie jest. Tu nie ma żadnych łatwych rozwiązań. Mówię tylko, że państwo polskie po 30 latach rządów ludzi z PiS, z PO i z Lewicy jest w tak złym stanie, że nie jest w stanie zapewnić ciepła dzieciom w szkole. To jest skandal, tych ludzi należy wymienić. No, póki co to są może powody, żeby myśleć, że tak się stanie, ale jeszcze nie ma informacji, no nie jest zimno jeszcze po pierwsze, a po drugie nie ma informacji o tych szkołach, które na pewno nie będą miały na to o tym, co się wydarzy. Nie, tylko pan mówi już w czasie dokonanym, państwo nie jest w stanie zapewnić. Uniwersytet Jagielloński straszy, że nie będzie mógł działać w zimę, bo go na to nie stać. Samorządy straszą, że nie mają pieniędzy na utrzymanie ciepła w zimę. Naprawdę pan chciałby iść w tym kierunku, żeby politycy w grudniu albo w styczniu zastanawiali się, jak ogrzeć szkoły? Nie, tylko mówię, że póki co to się jeszcze szczęśliwie nie dzieje. Mówię, że póki co to się nie dzieje, może się oczywiście dziać. Ale to się wydarzy, bo zima dopiero przyjdzie. No, przewidujmy chociaż na parę miesięcy do przodu. Ja wiem, że to jest coś niespotykanego w polskiej polityce, że ktoś myśli chociaż kilka miesięcy do przodu, a nie tydzień do przodu, ale my jesteśmy w Konfederacji politykami nowego pokolenia i staramy się przewidywać tę sytuację chociaż na kilka miesięcy z przodu, żeby nie obudzić się w grudniu z tym, że nie ma pieniędzy na ogrzanie szkół. To ostatnie pytanie i jak domyślam się krótka odpowiedź. Partia Korwin ze Sławomirem Mentzenem w roli prezesa, to tak dziwnie trochę brzmi. Będzie partia Mentzen? Na pewno nie będzie partii Mentzen, a na pewno nie, dopóki nie wymyślę dobrego rozwinięcia tego skrótu. Bo to, teraz to jest, przypomnę, Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja z Mentzenem. Tak, trochę byłoby to problematyczne, no ale pewnie pan prezes jakoś by sobie poradził. Dziękuję tymczasem za tę rozmowę. Sławomir Mentzen, prezes partii Korwin, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Udanego dnia, do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi rusza program Ekspres Biedrzycki. Харківська громада не пустила їх в місто Харківку. Слава Україні! Слава Україні!
Boże, że to dobrze. Собаки, пришедшие на нашу землю. Суки нахуй! Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас я теперь есть где жить. Ты царь и бог. Dzień dobry Państwu, w poniedziałek, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, kłaniam się, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Ja widzę, że część z Państwa tutaj na czacie dzisiaj pisze, że się nie wyspała. Przyłączam się. My także tutaj dzisiaj na razie tak bez energii, ale kawa jest, miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi w najbliższym czasie, ale obyśmy tylko takie problemy mieli, drodzy Państwo, dlatego że one się piętrzą, zarówno jeśli chodzi o Ukrainę, jak i jeśli chodzi o to, co się dzieje tutaj u nas w kraju, ale po kolei. Na początek dzisiaj Państwa gościem generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiać będziemy o tym, czego się właściwie wszyscy spodziewaliśmy, czyli eskalacji działań ze strony reżimu Władimira Putina. Mamy kolejne ataki na stolicę Ukrainy, na Kijów. Wybuchy w mieście, stolicę zaatakowano dronami kamikadze. To są te drony, które są dostarczane Federacji Rosyjskiej przez Iran. Opowiadaliśmy Państwu o tym w ubiegłym tygodniu. Rosjanie myślą, że im to coś pomoże, ale takie działania przypominają agonię. Tak napisał Andrii Jermak, czyli szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wiemy, że do wybuchów doszło w rejonie Szewczenkowskim, w samym centrum Kijowa. To jest no, taki rejon bardzo gęsto zamieszkany przez zwykłą ludność cywilną. To jest rejon, gdzie jest mnóstwo przedszkoli, szkół, placów zabaw, bloków, apartamentowców. No, ewidentnie widać, że Władimir Putin nie chce uderzać w ukraińską armię, ale w ukraińskich obywateli, jednocześnie dokonując ludobójstwa i próbując przestraszyć obywateli Ukrainy i zniechęcić ich do stawiania oporu. Wydaje się jednak, że w dalszym ciągu, mimo tych codziennych tragedii, więcej złości niż strachu, zresztą o tym też mówili nasi goście w ubiegłym tygodniu, rodzi się w Ukraińcach, więc efekt może być dokładnie odwrotny do zamierzonego. Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku ataku wybuchł pożar w budynku niemieszkalnym w rejonie Szewczenkowskim. Kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, dodał Kliczko. Z kolei szef ukraińskich kolei państwowych potwierdził wybuchy w pobliżu dworca głównego. Wiemy też, że w infrastrukturę Rosjanie bardzo mogą chcieć uderzać i próbują to robić. Nie tylko w infrastrukturę sensu stricto, ale także infrastrukturę krytyczną. Z kolei w obwodzie Dniepropietrowskim na południu Ukrainy w następstwie rosyjskiego strzału wybuchł bardzo duży pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. Właśnie o tym informują władze obwodowe. Także sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna. Mamy jednocześnie dość przełomową deklarację Izraela, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie. Nadszedł czas, by Ukraina otrzymywała pomoc wojskową tak, jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO. Tak napisał Nachman Shai, czyli minister do spraw diaspory Izraela, w reakcji na doniesienia o dostawach irańskiej broni dla Rosji. I wiemy, że Iran w dalszym ciągu ma zamiar wysyłać
się do Rosji pociski, które służą do kontynuowania wojny z Ukrainą. I właśnie to jest reakcja przedstawiciela izraelskiego rządu na te doniesienia. Izraelski dziennik Jerusalem Post napisał, że Teheran dostarcza uzbrojenie już nie tylko grupom terrorystycznym i że jest to nowe globalne zagrożenie. No i Izrael ma zamiar włączyć się tutaj w tę rozgrywkę. Rzeczywiście jest to nowy na pewno wątek. Pytanie, jak bardzo może on wpłynąć na sytuację w Ukrainie. O tym z generałem Stanisławem Koziejem będziemy rozmawiać. Po godzinie 9.30 państwa gościem Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiać będziemy o między innymi kwestii afery podsłuchowej. Pamiętają państwo, co przyczyniło się w znacznym stopniu do porażki Platformy Obywatelskiej w wyborach roku 2015. Oczywiście to, co się wydarzyło w roku 2014, czyli publikacja nagrania z podsłuchów kelnerów w restauracji między innymi Sowa i Przyjaciele, ale okazuje się, że pojawia się zupełnie nowy wątek dotyczący tej afery podsłuchowej. Pisze o nim Newsweek i sugeruje, a właściwie daje dowody na to, że nagrania polskich polityków przed wybuchem afery taśmowej mieli Rosjanie. Nie kto inny jak Rosjanie. Właśnie Marek Falenta według dziennikarza Newsweeka Grzegorza Rzeczkowskiego miał sprzedać służbom rosyjskim nagrania z polskimi politykami. Stawia to tę sprawę w zupełnie nowym świetle. No i teraz pytanie. Czy polska prokuratura w ogóle zajęła się tym wątkiem? Ponieważ są zeznania, które mówiło o tym, że Falenta miał rosyjskim służbom te nagrania sprzedać. No i według dziennikarzy prokuratura Zbigniewa Ziobry nie pochyliła się nad wątkiem służb rosyjskich w aferze taśmowej. Później były informacje, że akurat ten wątek został wyjęty do innego śledztwa. Jak się ma sytuacja i czy w ogóle cokolwiek w tej sprawie nowego prokuratura i polskie sądy ustalą i czy komuś zależy w ogóle w tej chwili, żeby wyjaśnić wątek rosyjskich służb, o tym z panem senatorem Brejzą, ale będziemy mówić także o fatalnych informacjach płynących z Brukseli. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze między innymi, że Komisja Europejska wstrzymuje praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie naprawi sądownictwa. I tu nie chodzi, drodzy państwo, o Krajowy Plan Odbudowy i o zaliczki, które i tak już przepadły, tylko chodzi o 75 miliardów dotacji, które zostały wynegocjowane w nowej perspektywie budżetowej. Według urzędników Komisji Europejskiej sytuacja związana z praworządnością w Polsce i brak woli polskiego rządu do załatwienia tej sytuacji spowoduje, że zostaniemy pozbawieni już nie tylko pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale także w ogóle pieniędzy europejskich w nowej perspektywie budżetowej do roku 2027. To jest katastrofa. To jest absolutna katastrofa, drodzy państwo, i na ten temat także dzisiaj w programie będziemy rozmawiać. A teraz już zapraszam państwa na spotkanie z generałem Stanisławem Koziejem. Бажаю здоров'я, шановні українці. 16 жовтня відзначається Всесвітній день продовольства. Цей день встановлений в пам'ять про заснування спецструктури ООН, що займається боротьбою з бідністю і голодом, ФАО. Десятиліттями світ працював, щоб вирішити проблему голоду. І навряд чи хтось із засновників Організації Об'єднаних Націй міг би подумати свого часу, що у 21 столітті ми будемо всі у світі знов змушені боротися із загрозою масового голоду, причому штучного голоду. Голоду, за який відповідальна лише одна держава в світі – це Росія та її терористична війна проти вільного світу. Через російський ракетний терор в деяких містах – і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання. Споживання у пікові години – це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагомо в межах всієї енергосистеми України. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Я дякую всім, хто захищає Україну. Я дякую кожному і кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги. У єдності і у спільних діях наша сила.
Сила України. Слава Україні! Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniam się, panie generale. Dzień dobry, kłaniam się. Panie generale, mamy kolejne ataki na Kijów. Wiemy, że głównie przeprowadzane dzięki dronom kamikadze sprowadzanym z Iranu, które Iran Federacji Rosyjskiej dostarcza. Na początek takie bardzo ogólne pytanie, bo to jest kolejny taki atak przede wszystkim na cele cywilne. Czy jest jakaś granica, pana zdaniem, eskalacji tej wojny ze strony reżimu Władimira Putina? No, najwyraźniej chyba nie możemy sobie nawet wyobrazić, dlatego że od początku tej wojny Putin rzeczywiście kieruje się taką doktryną eskalacji. Za każdym razem coś jeszcze przekracza kolejne progi. Niedawno przekroczył właśnie ten próg wojny totalnej, wręcz wojny zbrodniczej, czego przykładem są te ataki na miasta, na ludność cywilną. Najwyraźniej Putin chce teraz, to widać bardzo ostro, przenieść jako punkt ciężkości tej wojny ze starć zbrojnych, z walki zbrojnej na wojnę właśnie totalną, na walkę z cywilami. To wynika po trosze chyba też z tego, że nie wiedzie mu się na froncie, że tam po prostu armia rosyjska sobie nie radzi, przegrywa i chce najwyraźniej bezpośrednio steroryzować naród ukraiński, aby on skapitulował, skoro nie może pokonać armii ukraińskiej. Panie generale, a co pan rozumie pod słowami wojna totalna? No, wojna totalna to jest atakowanie całego państwa, całego narodu, a nie tylko armii, nie tylko w tym klauzewiczowskim pojęciu wojny jako walki zbrojnej dla osiągnięcia celów politycznych, a w tym pojęciu takiego teoretyka niemieckiego Ludendorffa, który na początku XX wieku opracował taką koncepcję, teorię właśnie wojny totalnej, która mówi, że w tej wojnie używa się wszystkich środków, jakie ma w dyspozycji państwo i atakuje się wszystkie struktury, wszystkie elementy narodu i państwa. A walka zbrojna w wojnie totalnej jest tylko jednym z wąskich elementów. Tego typu koncepcja, tego typu teoria realizowana w praktyce obecnie przez Putina bardzo blisko i szybko prowadzi właśnie do wojny zbrodniczej. Dlatego, że zgodnie z wszelkimi kanonami, konwencjami międzynarodowymi, które mówią o tym, jak walka zbrojna może być prowadzona, powinna być prowadzona, czyli między armiami, że wolno atakować tylko uzbrojonego przeciwnika, a nie wolno zabijać cywili, no to w koncepcji wojny totalnej, którą realizuje Putin, istotą jest, jak widzimy wyraźnie po ostatnich dniach chociażby ataków na miasta ukraińskie, istotą tej wojny totalnej jest w pierwszej kolejności zabijanie cywili, czyli bezpośrednio niszczenie narodu drugiej strony. Panie generale, czy Ukraina ma siły i środki, żeby na tę wojnę totalną odpowiedzieć i się do niej przygotować? No, dużą część tych sił już ma, no bo to pierwszą tą siłą to jest oczywiście armia ukraińska, która radzi sobie dobrze, która otrzymuje coraz to nowocześniejsze i skuteczniejsze środki do prowadzenia tej walki. Ale w wojnie totalnej idzie o obronę nie tylko, czy o zdolności nie tylko czysto wojskowe na froncie, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy, ale także o powszechną obronę ludności cywilnej, o powszechną obronę na przykład infrastruktury, miast i tak dalej. W tym względzie, ponieważ dzisiaj, w dzisiejszych czasach głównym środkiem ataku są środki powietrzne, zwłaszcza środki rakietowe, no to dlatego w obronie przed taką agresją totalną szczególne znaczenie mają środki obrony powietrznej, w tym środki obrony przeciwrakietowej. Tego oczywiście Ukraina nie ma jeszcze zbudowanego, skutecznego systemu obrony przeciwrakietowej.
ma jakieś wybrane, punktowe, ale one najwyraźniej przecież, jak widzimy, nie są skuteczne. Zresztą trudno sobie nawet wyobrazić taką stuprocentową obronę powietrzną, taki parasol, który by chronił zupełnie przed uderzeniami z powietrza. Ale jeżeli obserwujemy dzisiaj od rana na przykład i usłyszymy ciągle komunikaty, że nad Kijowem latają drony, które atakują różne obiekty w stolicy Ukrainy, to widać najwyraźniej, że ta obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa nie jest wystarczająca. Ukraina bardzo potrzebuje właśnie szczególnie tych środków. Mało tego, ja myślę, że ponieważ przy tego typu agresji totalnej, w tym atakowania stolicy, gdzie znajdują się na przykład przedstawicielstwa wszystkich państw świata, ambasady różne i tak dalej, to problem obrony, zwłaszcza stolicy, powinien być już nie tylko problemem samej Ukrainy, ale także problemem wszystkich innych krajów, które być może powinny zapewniać ochronę przeciwdronową, przeciwrakietową, przeciwlotniczą swoich obiektów, które mają tam w stolicy. Mam na myśli ambasady czy inne przedstawicielstwa, zresztą nie tylko w stolicy, ale być może i w innych miastach. Jeżeli Rosja będzie prowadziła taką totalną agresję przeciwko miastom, obiektom cywilnym, to myślę, że to wyzwanie, aby zapewniać ochronę swoich środków, które w Ukrainie są, to wyzwanie przed innymi państwami będzie coraz bardziej wzrastać. Ten problem zresztą widzimy, jak ta wojna zaczyna dotykać bezpośrednio już nie tylko Ukrainę, Rosję, nie tylko państwa NATO i Unii Europejskiej, ale po prostu wciągać, ta wojna wciąga inne państwa świata. Jeżeli Chińczycy decydują się na ewakuację swoich osób z Ukrainy, jeżeli Iran zaopatruje Rosję w rakiety, jeśli Arabia Saudyjska wstrzymuje wydobycie, czy tam OPEC w ogóle wstrzymuje wydobycie ropy, aby jakoś wspomóc Rosję, jeśli Izrael bierze pod uwagę wspieranie już Ukrainy w związku z tym, że Iran się tam wciąga, no powoli ta wojna, która była wojną dwustronną na początku, stała się szybko wojną regionalno-europejską, wciągającą tutaj kraje sąsiednie, to powoli staje się wojną globalną. No i teraz pytanie, panie generale, czy to jest informacja dobra z perspektywy Ukrainy, że coraz więcej państw z rozmaitych względów jest zaangażowane w ten konflikt? Czy to jest dla nas wszystkich bardzo zła informacja? Jak to czytać, rozlanie się rozmaitych konsekwencji tej wojny już globalnie, tak jak pan to nazwał? No, dla Ukrainy jest to pewnie dobra sprawa, dlatego że ściąga uwagę całego świata, a Ukraina jest ofiarą w tej wojnie. No więc z reguły ofiara może liczyć na jakieś wsparcie innych państw, a zwłaszcza takich organizacji, no jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, która już zresztą potępiła Rosję niedawno bardzo wyraźnie i pokazała, że jednak większość świata jest przeciwko tej agresji. To dla Ukrainy jest jakiś pozytywny sygnał. Ale jednocześnie, jak to zwykle bywa w wojnach, ona ściąga także i te złe moce, jeśli tak można powiedzieć, no bo jeżeli Iran zaopatruje Rosję w broń, zwłaszcza w te drony, które zapewne właśnie atakują obecnie, jak my rozmawiamy, stolicę Ukrainy, czy tak jak słyszymy, Iran chce już, czy planuje dostarczyć także rakiety balistyczne dodatkowe jeszcze Rosji, czy Korea Północna, która także deklaruje wsparcie dla Rosji. No więc ściąganie tych złych mocy w tamto miejsce może sprawiać, że ta wojna może stać się jeszcze bardziej niebezpieczna, że po prostu na terytorium Ukrainy będzie prowadzona wojna globalna między różnymi przeciwnikami świata, którzy zaczną się zbiegać w tamto miejsce. Więc tu są zarówno jakby dobre strony i złe strony. Sprawa polega na tym, aby świat, aby ci, którzy wspierają Ukrainę,
potrafili wykorzystać te szanse, jakie stwarza większe zaangażowanie i zainteresowanie różnych krajów i narodów świata dla wsparcia Ukrainy i zatrzymania Rosji, aby nie przegapili tej szansy i mobilizowali społeczność międzynarodową jeszcze bardziej do wspierania Ukrainy. Wspomniał pan kilka minut temu o takiej zmianie stanowiska, tak to nazwijmy, przez Izrael. Mamy rzeczywiście przełomową deklarację dość, jeśli chodzi o to państwo, w sprawie Ukrainy właśnie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO. Tak napisał minister do spraw diaspory Izraela właśnie w reakcji na doniesienia o dostawach irańskiej broni, w tym głównie tych dronów kamikadze dla Rosji. Czy to jest, nie lubię tego sformułowania, ale lepsze w tej chwili nie przychodzi mi do głowy, czy to jest jakiś game changer pana zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię zaangażowania się Izraela w tę wojnę? No, jeśli idzie o zaangażowanie Izraela, bez wątpienia jest to punkt zwrotny taki, bo do tej pory Izrael się wstrzymywał raczej z zaangażowaniem w ogóle w te sprawy tej wojny, a wspieranie Ukrainy. Wstrzymywał się od tego, no głównie tak jak ekspertów zdążyłem gdzieś tam przeczytać, głównie z powodu, że duża część opinii publicznej Izraela, no to są emigranci z Rosji i tak dalej, więc oni raczej byli wstrzemięźliwi w sensie politycznym. Ale myślę, że tą czarą, czy tym punktem, który no spowodował, że Izrael zdecydował się zaangażować po stronie Ukrainy, jest takie otwarte i coraz większe angażowanie się tam Iranu. Iran, który jest głównym wrogiem, przeciwnikiem Izraela, w ten sposób zapewne poprzez praktykę w wojnie ukraińskiej doskonali także swój arsenał zbrojny, czego Izrael się obawia, bo ponieważ te drony, które tam atakują w Ukrainie, gdzie pokazuje się ich różne słabości, ponieważ one nie są najwyższej jakości technologicznej, jak eksperci mówią, więc będą mogły być doskonalone coraz bardziej w wyniku doświadczeń praktycznych na wojnie. Izrael się tego obawia, że Iran będzie sobie swój arsenał zbrojny doskonalił, o co dla Izraela jest niebezpieczne, więc gotów jest wspierać Ukrainę, aby jakoś przerwać przynajmniej tę wojnę, albo być może także doskonalić swoje środki. Tutaj bądźmy realistami, że wsparcie uzbrojeniowe, firm zbrojeniowych w takich konfliktach zbrojnych ma również cel doskonalenie własnej broni, więc myślę, że to jest też jeden z elementów po przekroczeniu czy przełamaniu tego progu politycznego, po pokazaniu, że jednak w interesie strategiczno-politycznym Izraela jest zaangażowanie się po stronie Ukrainy, aby tę wojnę przerwać, a nie ponieważ tam Iran jest po drugiej stronie, to także te względy czysto techniczno-wojskowe także mają tu jakieś znaczenie. Mówi pan, zaangażowanie Izraela to jest punkt zwrotny. Co to oznacza? To znaczy, w jakim kontekście możemy rozpatrywać punkt zwrotny? To znaczy punkt zwrotny dla Izraela. Ja myślałam, że to polityki. Punkt zwrotny dla wojny. Ja to tak zrozumiałam. No niekoniecznie. To może niekoniecznie, aczkolwiek miejmy świadomość, że Izrael jest jednym z państw świata, które ma najbardziej nowoczesne środki zbrojne. Jego zwłaszcza obrona przeciwrakietowa jest znana na całym świecie jako wysoce skuteczna, dlatego że Izrael jakby bez przerwy i na co dzień niejako zajmuje się zwalczaniem różnych zagrożeń rakietowych, które do niego, bądź to ze Strefy Gazy, czy też z północy docierają. Rozwiązania izraelskie, jeśli idzie o obronę przeciwrakietową, generalnie obronę powietrzną, są uznawane w świecie za jedne z najlepszych, więc jeśli te środki obrony przeciwdronowej i przeciwrakietowej izraelskie zaczną być dostarczane także Ukrainie, no to będzie to bardzo istotny element wzmocnienia siły obronnej, siły zbrojnej Ukrainy. Może nie jako jakiś taki radykalny, przełomowy punkt, ale bardzo ważny, istotny środek unowocześniania armii ukraińskiej.
Panie generale, to już kończąc ten wątek, jeszcze o Iran chciałam pana zapytać. Czy jest jakakolwiek możliwość jeszcze naciskania na Iran, żeby przestał wspierać w tak silny sposób Federację Rosyjską? Wiemy, że na Iran już chyba wszelkie możliwe sankcje przez świat cywilizowany są nałożone. Jest jakiekolwiek narzędzie, którym można byłoby się posłużyć w rozmowach, w cudzysłowie, z Iranem? No ja nie sądzę, skoro Iran się tak zdecydował wprost, oficjalnie i na wielką skalę zaangażować po stronie Rosji, on widzi w tym jakąś swoją ogromną szansę znalezienia silnego sojusznika po stronie rosyjskiej w jego sporze ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem generalnie, jeśli idzie o rozwój ich programu nuklearnego, bo tu chyba o to chodzi. Myślę, że Iran już bez żadnych wątpliwości decyduje się na ścieżkę zdobycia broni nuklearnej, tym bardziej, że widzi, jakie są skutki rezygnacji z broni nuklearnej, no bo Ukraina zrezygnowała z broni nuklearnej i jest po prostu obiektem najzwyklejszej agresji ze strony mocarstwa nuklearnego. Więc myślę, że Iran po tym doświadczeniu ukraińskim już zdecydował się na ścieżkę zbudowania własnej broni nuklearnej, a ponieważ opór świata zachodniego w szczególności jest duży, aby Iranowi w tym przeszkodzić, no to musi się niejako przykleić do jakiegoś innego ważnego podmiotu światowego. Zdecydował, że Rosja będzie tutaj pewno najlepszym dla niego wsparciem i tak mocno się zaangażował. Więc ja nie myślę, że Iran będzie mógł być powstrzymywany w tej chwili na swojej ścieżce nuklearnej jakimiś porozumieniami, jakimiś dalszymi sankcjami zachodnimi. Te sankcje być może w jakiejś długiej perspektywie mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą, w tym samym i społeczną w Iranie, ale na najbliższe lata nie sądzę, aby była jakaś możliwość wstrzymania Iranu, który mocno, ściśle i bezpośrednio będzie współpracował z Rosją. Panie generale, a propos broni nuklearnej, wiemy, że 14 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczyna dzisiaj ćwiczenia odstraszania nuklearnego, to się tak nazywa. Wiemy, że one są cykliczne, że były zaplanowane dokładnie na ten termin, nie mają nic wspólnego z tym szantażem Kremla w sprawie użycia ewentualnego broni nuklearnej. No niemniej siłą rzeczy wydźwięk tych ćwiczeń będzie zupełnie inny w obecnej sytuacji niż byłby jeszcze kilka dobrych miesięcy temu. Jak one powinny wyglądać pana zdaniem, żeby realnie były jakąś odpowiedzią dla Kremla i dla tego szantażu nuklearnego właśnie? No to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że my żyjemy już w warunkach drugiej zimnej wojny między Rosją i Zachodem, a w zimnej wojnie broń nuklearna jest bardzo istotnym elementem utrzymywania jakby tej zimnej wojny w stanie zimnym, aby się nie przekształciła w wojnę gorącą. Broń nuklearna niejako wraca do swojej klasycznej roli odstraszania. No a istotą odstraszania jest demonstrowanie przez obydwie strony swojej siły, pokazywanie, że te siły są względnie równoważne, równorzędne, że żadna ze stron nie ma szansy zwycięstwa w tej wojnie nuklearnej. Aby to osiągnąć, ten poziom odstraszania, blokowania się wzajemnego dwóch podmiotów nuklearnych, potrzebne jest właśnie to demonstrowanie, prezentowanie. Ćwiczenia są jedną z takich najważniejszych być może nawet form prezentacji swojego potencjału nuklearnego, swojej organizacji, siły, determinacji, sprawności i tak dalej. W związku z tym Rosjanie też w tej chwili akurat prowadzą też te ćwiczenia nuklearne. To jest charakterystyczne, że obydwie strony nuklearne niejako pokazują te swoje potencjały. Nie atakujmy się nawzajem, bo się wzajemnie zniszczymy. W takich ćwiczeniach, jeśli idzie o te ćwiczenia natowskie, one mają trochę specyfikę inną niż te ćwiczenia rosyjskie, które są prowadzone tylko przez jedno państwo, natomiast ćwiczenia natowskie są ćwiczeniami wspólnymi, więc one zawierają dużo elementów właśnie takiej koordynacji i współpracy sojuszniczej, rozpoczynając od poziomu politycznego,
który polega na uzgadnianiu własnej polityki nuklearnej, na pokazywaniu świata, że bierzemy odpowiedzialność, nie tylko te Stany Zjednoczone, które mają broń atomową, ale także wszyscy inni sojusznicy biorą odpowiedzialność za posiadanie tej broni, za ewentualne jej użycie i tak dalej. Drugi poziom to jest poziom bezpieczeństwa, przechowywania, utrzymywania tej broni w sprawności, w dobrej kondycji, w bezpiecznym stanie, aby no, nikt na przykład nie włamał się do magazynów, do baz. Ja pamiętam, jak brałem udział w tego typu ćwiczeniach, no to na przykład jednym z elementów w tym okresie pozimnowojennym, najważniejszym, było bezpieczne przechowywanie tej broni atomowej w bazach, które są w Europie, zapewnienie tego ochrony wszelakiej, różnej i tak dalej. No i wreszcie kolejny poziom to jest ten poziom operacyjny, gdzie prowadzi się ćwiczenia sztabów, systemów kierowania, a także użycia bezpośrednio środków przenoszenia tej broni, jeśli idzie o broń tutaj taktyczną, natowską, to są przede wszystkim samoloty, ponieważ w Europie są tylko bomby lotnicze amerykańskie. Natomiast jeśli chodzi o siły strategiczne, nuklearne, które też w tym biorą udział, no to są oczywiście rakiety, okręty podwodne i tak dalej z bronią atomową. Ćwiczenie tych środków, pokazywanie ich zdolności, gotowości, trenowanie ich niejako jest jednym z najważniejszych takich praktycznych elementów tego typu ćwiczeń. To teraz jeszcze trochę o zasobach armii rosyjskiej. Pojawiły się informacje między innymi płynące z Forbesa, że Rosjanie mają bardzo poważny problem z rakietami, bo rosyjski przemysł zbrojeniowy prawdopodobnie nie jest w stanie produkować zaawansowanej amunicji w takim tempie, w jakim jest ona zużywana na froncie ukraińskim. No i pojawiają się duże wątpliwości dotyczące tego, czy Rosji po prostu tych rakiet i pocisków nie zabraknie, czy one się nie skończą, jak pan sądzi? No myślę, że te zasoby nie są nieskończone, prawda? Mm. One są ograniczone. Zresztą po wszystkich stronach, bo jak widzimy na przykład nawet Stany Zjednoczone, które zaopatrują armię ukraińską w różne nowoczesne uzbrojenie, raptem słyszymy tam już dyskusję, bo nam już w armii brakuje, a przemysł nie nadąży nam produkować. Więc to nie jest taka prosta sprawa, że można, że te zasoby są nieograniczone. Rosja już najwyraźniej sięga do zasobów mobilizacyjnych, w których gdzieś tam do tych zapasów strategicznych, które każde państwo posiada na wypadek wojny, no ale racjonalne podejście do zapasów strategicznych, do tych rezerw strategicznych polega na tym, aby nie zużywać ich wszystkich, bo przecież coś nie wiadomo, co może nas czekać. Więc tutaj też jest ograniczone. Rosja musiałaby w związku z tym wzmóc niejako, zintensyfikować produkcję amunicji, rakiet, uzbrojenia wszelakiego. No a to nie jest prosta sprawa, dlatego że w ostatnich dekadach wręcz ten problem produkcji uzbrojenia coraz bardziej się umiędzynarodowił, się zglobalizował. Są wykorzystywane różne komponenty, które są dostarczane przez inne państwa czy inne firmy, międzynarodowe różne firmy i tak dalej. Tak samo i Rosja jest w pewnym stopniu uzależniona w tych najnowocześniejszych różnych elementach, które otrzymuje w ramach współpracy międzynarodowej, wymiennej. Rosja dostarcza to, inne państwa dostarczają tamto i tak dalej. W związku z tym z pewnością Rosja nie jest w stanie w takim tempie uzupełniać swoich zasobów rakietowych i w ogóle amunicji, zwłaszcza tej najnowocześniejszej, jak jest używana na froncie, zwłaszcza w tej wojnie totalnej, o której tutaj mówiliśmy, zmasowanych atakach. Dlatego nieprzypadkowo, co jest nawet dziwne, że gotowa jest otrzymywać rakiety z Iranu, czy jak zadeklarowała Korea Północna, też jest gotowa dostarczać Rosji tego typu środków. Więc takie mocarstwo światowe, wielkie supermocarstwo światowe, militarne, raptem uzależnione jest od dostarczania tych środków z innych krajów. To jest sygnał w sumie optymistyczny, że być może zdolności wojskowe Rosji
są na wyczerpaniu, że w ten sposób być może ta wojna będzie musiała się jakoś zakończyć. Panie generale, teraz jeszcze na sam koniec chciałabym o tym takim najbardziej okrutnym ze zwierzęceniu chyba, też tak trzeba powiedzieć, chociaż to jest obrażanie zwierząt, uważam, w kontekście tego, co wyczyniają rosyjscy żołnierze na froncie w Ukrainie. Jedna z przedstawicielek Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozmowie z agencją AFP powiedziała o tym, że gwałty i napaści na tle seksualnym są przypisywane oczywiście siłom moskiewskim w Ukrainie i że są one, tutaj cytat, częścią rosyjskiej strategii wojskowej i celowej taktyki odczłowieczania ofiar. Dodała także, że rosyjscy żołnierze w tym kontekście są specjalnie wyposażani w środki pobudzające. Czyli rozumiem, że to już jest taka totalna próba upodlenia także ukraińskich kobiet i nie tylko kobiet. Tam wiemy, że także chodzi o dzieci. I w tym kontekście Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy, czyli państw bałtyckich, we wspólnym oświadczeniu wezwało do utworzenia takiego międzynarodowego trybunału, który miałby pociągnąć rosyjskich przywódców politycznych i wojskowych do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę. Czy pana zdanie to się w ogóle kiedykolwiek ziści? Czy to się kiedykolwiek uda? I czy mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby to zatrzymać? Mam na myśli akurat te wątki, o których wspomniała także przedstawicielka ONZ-u. Ten problem ma jakby dwa wymiary moim zdaniem. Pierwszy to jest to, że każda wojna jednak wzbudza te najgorsze instynkty wśród walczących, którzy w nerwach, w strachu, w panice, no i w tym całym napięciu wojennym gotowi są popełniać najgorsze nawet czyny. To jest jedna strona, ale druga strona to jest to, jeśli rzeczywiście państwo inspiruje wręcz tego typu zachowania, czy też cynicznie wykorzystuje te metody, takie metody walki z drugą stroną, no to już jest zbrodnia. To jest zbrodnia. Oczywiście także tam jakieś indywidualne zachowania poszczególnych ludzi w tych mundurach, żołnierzy, psychologicznie są zrozumiałe, ale także musiałyby być karane. Ale tym bardziej, jeśli to byłoby świadoma taktyka prowadzenia wojny. Na tym polega właśnie ta coraz bardziej widoczna zbrodnicza wojna prowadzona przez Rosję. Nie tylko nawet ta wojna totalna, o której mówiliśmy, która jakoś tam mieści się w ramach no jakiegoś takiego nawet racjonalnego myślenia, aby pokonać wroga. Ale stosowanie takich metod, które pani tutaj przytoczyła, to już są wyraźne cechy wojny zbrodniczej. Za taką wojnę zbrodniczą muszą odpowiadać nie tylko poszczególni żołnierze, ale także władze polityczne państwa, władze strategiczne, które taką wojnę prowadzą, inspirują i świadomie wykorzystują. Czy to się uda po wojnie? No trudno to oceniać. Po II wojnie światowej jednak powstał przecież Trybunał do sądzenia największych zbrodniarzy wojennych, więc miejmy nadzieję, że także i po tej wojnie ukraińskiej również odpowiednie trybunały międzynarodowe będą ścigały tych wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Oby te słowa ciałem się stały, panie generale. Bardzo dziękuję. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, państwa gościem. Pozdrawiamy, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. O aferze podsłuchowej, tak, tej z 2014 roku, ale także o perspektywie braku unijnych środków w ogóle dla nas jako kraju. Już za chwilę z Krzysztofem Brejzą. Zapraszam państwa. Prawnie zabezpieczymy uczciwsze, bardziej transparentne niż dotychczas liczenie głosów. Bo z tym bywało różnie, szczególnie w wyborach samorządowych. Natomiast to musi być pilnowane przez ludzi. Tych ludzi, tych osób potrzeba przynajmniej około 70 tysięcy. Ci, którzy dążą w tej chwili do władzy z Tuskiem na czele, są bardzo zdeterminowani, bo jak sądzę, uważają, że to jest ich ostatnia szansa. A może nawet boją się, że ich patroni, czy w istocie przełożeni spoza granicy, mogą ich surowo ukarać za to, że
i zawiodą i przegrają. Chcemy po prostu wygrać. Dwa razy żeśmy zdobyli po te 235% głosów. Co prawda raz mając tylko 37% poparcia, drugiego za drugim razem 43,5. Więc uzyskaliśmy znaczny postęp, ale ilość głosów jest taka sama, bo po prostu inaczej się ułożyły te sytuacje wyborcze. Mniej głosów okazało się głosami pustymi, czyli na te formacje, które nie weszły do parlamentu i dlatego mieliśmy taki układ. Do tego czasem jest sprawa braku szczęścia, bo bywa, że o tym, kto zostanie posłem, decyduje 5 głosów. Teraz postaramy się ogarnąć ten luźny strumień świadomości. Pan Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie senatorze, jak pan się czuje jako członek niemieckiej partii? Nie rozumiem tych słów. To są słowa obraźliwe prezesa. Moich trzech pradziadków biło się w Powstaniu Wielkopolskim o wolną Polskę. Mój tata walczył w Solidarności, został oznaczony Krzyżem Solidarności za działalność antykomunistyczną o wolną Polskę. Są to słowa obraźliwe. Wielu liderów Koalicji Obywatelskiej to są ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę na czele z Donaldem Tuskiem, jego działalnością antykomunistyczną w latach 80. To jest jakiś odjazd, to jest rzeczywiście jakiś strumień świadomości Jarosława Kaczyńskiego, niezmiernie groźny, bo zarzucanie braku polskości opozycjonistom w Polsce jest bardzo podłe i to jest taka metoda sowiecka, metoda rzeczywiście paraputinowska. Tam Władimir Putin za wschodnią granicą swoich przeciwników politycznych, kierując się też tą ideologią Dugina, nowej wielkiej konserwatywnej Rosji, tam on odbiera im rzeczywiście prawo do bycia członkiem wspólnoty narodowej, wyklucza w ten sposób ludzi. To są metody putinowskie, tego typu podział, czyli wskazywanie przez autokratę, przez rządcę, władcę tak naprawdę, który chciałby rządzić wszystkimi instytucjami państwa, on chciałby kontrolować i wykluczać ludzi ze wspólnoty, a zwłaszcza wykluczać ze wspólnoty narodowej przeciwników politycznych. To są rzeczy i słowa, i narracja, bardzo, bardzo podłe, i narracja szalenie niebezpieczna, szkodliwa też w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, takiej walki geopolitycznej z Rosją, bo to jest narracja destabilizująca sytuację w państwie. Panie senatorze, a dlaczego w takim razie przewodniczący, członkowie Platformy Obywatelskiej nie będą dochodzić swojej prawdy w sądzie? No bo do tej pory było tak, że za słowa w polityce ponosiła się jakąś odpowiedzialność, prawda? Ja zastanawiam się, dlaczego państwo nie reagują na tego typu, jak państwo twierdzą, pomówienia. Pani redaktor, ja reaguję na pomówienia w sprawie całej tej operacji służb związanej z użyciem Pegasusa. Procesów mam kilkanaście. Nie tak dawno, 3 dni temu, sąd apelacyjny unieważnił całe postępowanie związane z moim pozwem przeciwko Kaczyńskiemu, czyli wygrałem na poziomie apelacji z Kaczyńskim i sąd rozniósł argumentację rzeczniczki neosądu z Bydgoszczy, która w sposób ekspresowy chciała właśnie odmówić mi prawa do sporu sądowego z Jarosławem Kaczyńskim. Także ja tych spraw mam kilkanaście. To są sprawy przeciwko spółce TVP za pomówienia, przeciwko pracownikom TVP, związane oczywiście z całą dużą operacją Pegasusa. Okej, panie senatorze, tylko jeżeli tylko będę miał wolne moce przerobowe, jeżeli chodzi o moich prawników, to też pochylę się nad tego typu wypowiedziami obraźliwymi prezesa Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówi, mamy w Polsce partię niemiecką. To jest rzecz, którą umówiliśmy, ale to jest nie wszystko, dlatego że dodaje, że bardzo trudno w związku z tym wprowadzać zmiany, gdy
jesteśmy w Unii Europejskiej. Reforma sądów jest konieczna, jednak przeprowadzenie zmian w warunkach naszej obecności w Unii Europejskiej jest bardzo trudne. Czy pana zdaniem to jest kolejny dowód na to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości planuje wyprowadzenie w jakiejś dłuższej perspektywie Polskę z Unii Europejskiej? No, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj pisze Rzeczpospolita, czyli odcięcie nas od już nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także środków z normalnej perspektywy budżetowej, no, jest takim kolejnym kamyczkiem do ogródka, wydaje się. To jest szaleńcza polityka w momencie, kiedy trwa agresja Rosji na Ukrainę. Kiedy ta ideologia Dugina, Putina zyskuje też poklask w niektórych państwach Unii. Proszę przez lata zobaczyć, jak zachowała się przez lata pani Le Pen, Salvini, pan Orban, polityczni sprzymierzeńcy Jarosława Kaczyńskiego. No, konfliktowanie Polski z Zachodem jest grą w interesie Władimira Putina. Znaczy, marzeniem Władimira Putina jest zastąpienie Unii Europejskiej Unią Euroazjatycką. Mhm. Czyli projektem obejmującym część państw Europy Środkowej, Środkowej Wschodniej. I w ramach tej Unii Euroazjatyckiej ma dojść do zniszczenia Unii Europejskiej, tak? To znaczy Unia Europejska jako silny, najsilniejszy gracz na kontynencie ma zniknąć. Ma się rzeczywiście zamienić w taki zbiorek państw wzajemnie skonfliktowanych, zantagonizowanych. Unia Europejska ma stracić ten impuls taki decyzyjny. Proszę zauważyć, 8-9 pakiet sankcji bardzo mocnych na Rosję nakładanych. Im silniejsza Unia Europejska, tym słabsza Rosja. W interesie Rosji jest osłabianie instytucji Unii Europejskiej. A powiem pani informację z dzisiejszego poranka o tym, że Unia sięga w związku z zniszczeniem praworządności w Polsce, Unia sięga po naprawdę mocą już broń, czyli zamrożenie pieniędzy z RPO, z programów regionalnych, no to jest fatalna wiadomość dla wszystkich Polaków. No rząd PiS-u doprowadza do katastrofy cywilizacyjnej, bo powiedzmy naszym widzom, czym są te pieniądze z Unii Europejskiej, już nie tylko z KPO miliardy, ale miliardy z tych programów regionalnych. No to są pieniądze, które miały iść na przykładzie mojego regionu. To było 2 miliardy euro kujawsko-pomorskie, 10 miliardów złotych. To są pieniądze, które miały iść na zieloną energię, na projekty dużych i małych instalacji fotowoltaicznych, na projekty prospołeczne, wsparcie polityki senioralnej, wsparcie rozwoju domów dziennego pobytu. Panie senatorze, wejdę w słowo na chwilę, bo pan te wszystkie rzeczy wymienia. Przypomnijmy same liczby, bo tutaj chodzi o 36 miliardów euro z KPO, które właściwie wydaje się, że już krzyżyk postawiło Prawo i Sprawiedliwość na pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy, o czym zresztą dość wprost mówi prezes Jarosław Kaczyński na tych swoich słynnych spotkaniach ze swoimi działaczami. Ale pan właśnie wspomniał, ja wcześniej, o pieniądzach z nowej perspektywy budżetowej do roku 2027, czyli na najbliższe 5 lat. I to jest 75 miliardów euro. Pan mówi o katastrofie cywilizacyjnej, tylko pytanie, czy rzeczywiście pana zdaniem Komisja Europejska zdecyduje się na taki krok wobec Polski i co to będzie oznaczało de facto dla naszego uczestnictwa w ogóle w strukturach unijnych? No, PiS doprowadził do tego, że te decyzje właśnie zapadają, o czym donoszą wolne media. Ale liczby to nie wszystko, tak? Liczby, same liczby. No powiedzmy, bo za słowem środki europejskie, projekty, fundusze, kryją się konkretne działania. Każdy słuchacz, widz dzisiejszego programu, wychodząc z domu, z pracy, zobaczy wyremontowane ulice, zobaczy wyremontowane przedszkola, szkoły, rzeczy, które zmieniają się cywilizacyjnie na plus, na uczestnictwo w tym wielkim skoku cywilizacyjnym. Tylko dodam jeszcze, no jesteśmy po katastrofie takiej związanej z COVID-em, katastrofie społecznej, ale też gospodarczej. Te pieniądze z RPO miały pójść na wsparcie gospodarki, na tworzenie miejsc pracy w nowych technologiach, na zieloną Europę. Pani redaktor, połowa z tych środków miała pójść na termomodernizację budynków mieszkalnych, nie tylko szkół, budynków użyteczności publicznej, ale przede wszystkim też miały pójść pieniądze na termomodernizację spółdzielni, wspólnot, prawdopodobnie domów jednorodzinnych dla Polaków, na budowę wodociągów.
na komunikację, jeśli chodzi o wymianę autobusów na lepsze, nie tylko tych w miastach, ale również na nowe autobusy dla PKS-ów. Wreszcie nawet na budowę ścieżek rowerowych i bardzo ważny segment, te nowe programy regionalne miały postawić na zdrowie, na profilaktykę i miało być tak zrobione, że z KPO idą środki na budowę, remonty, inwestycje w szpitalach, natomiast te programy regionalne miały wzmocnić profilaktykę w POZ-ach. I z jednej strony teraz nie będzie ani pieniędzy dla szpitali na walkę z onkologią, ani nie będzie tych pieniędzy konkretnych na to, żeby w małej gminie rozwijana była profilaktyka. To jest szalenie ważne. Tam było też wsparcie dla psychiatrii, również psychiatrii dziecięcej. Tak, no właściwie każda dziedzina życia, panie senatorze. Z chorobami onkologicznymi, czyli każdy tydzień, miesiąc, rok opóźnienia tych pieniędzy, no to jest de facto zbrodnia na Polsce. To są też tysiące zgonów ludzi, którzy nie skorzystają z tych nowych usług w szpitalach czy też w POZ-ach, jeśli chodzi o profilaktykę związaną z chorobami onkologicznymi. No to będzie zablokowane. No pan mówi o katastrofie cywilizacyjnej tutaj rzeczywiście kolejne liczby, bo według rządowej strony, i to jest ciekawe, że rządowej strony internetowej, w Polsce zrealizowano do tej pory inwestycje za blisko 700 miliardów złotych środków unijnych. Komisja Europejska szacuje, że środki otrzymane przez nas otrzymane w latach 2014-2020 mają odpowiadać w przyszłym roku za 2% produktu krajowego brutto. To są absolutnie gigantyczne pieniądze i to oznacza, że większość dynamiki gospodarczej będziemy zawdzięczać właśnie funduszom unijnym. I co się wydarzy, jeżeli ich zabraknie, panie senatorze? Bo ja zadałam panu pytanie, jak to wpłynie na nasze funkcjonowanie w ramach struktur unijnych. I na to mi pan nie odpowiedział. Czy to jest takie realne wyjście Polski z Unii Europejskiej? Po prostu. To jest tak, to jest krok w stronę polexitu i trzeba to też rozważać w zakresie oczywiście interesów Rosji, tej gry rosyjskiej geopolitycznej i oczekiwalibyśmy aktywności państwa w wyjaśnianiu tego, komu to służy. No przecież w Stanach Zjednoczonych był wpływ Rosji na wybory, przecież Rosja była zaangażowana w Brexit, wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak samo w Polsce te rzeczy, czyli odcinanie Polski od praworządności, od wartości, ale również od środków tych unijnych, które służą temu skokowi cywilizacyjnemu, no jest w interesie Rosji. I robienie tego w czasie, kiedy Rosja dokonuje agresji na Ukrainę, robienie tego, kiedy polskie społeczeństwo jest zdruzgotane na wielu obszarach, pandemią COVID, kiedy polska gospodarka jest przez tę pandemię strasznie podziurawiona, kiedy panuje kryzys energetyczny, zabieranie pieniędzy, które mają być takim dobrym dopingiem do rozwoju państwa, do rozwoju cywilizacyjnego, do tego, żeby gonić partnerów zachodnich, żeby cywilizacyjnie iść do góry, a nie w dół, no jest zbrodnią cywilizacyjną. No, panie senatorze, problem polega... W wymiarze instytucjonalnym to jest szereg działań, bo to jest, tak jak pani redaktor wspomniała tutaj o praworządności, Komisja Europejska przywiązuje wagę do bezstronnego sądu. No chodzi o to, żeby Polak trafiając ze sprawą przeciwko działaczowi PiS-u czy Solidarnej Polski mógł liczyć na bezstronnego sędziego, a nie sędziego, który jest zamrożony. Wychodzi tak, panie senatorze, tylko problem polega na tym, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale problem polega na tym, że narracja rządu jest taka, że nie ma problemu z praworządnością, że nie ma problemu z sądami, że wszystkie zmiany były przeprowadzone przez władzę, która została legalnie w demokratyczny sposób wybrana w wyborach, w związku z tym ta władza ma prawo robić, co jej się żywnie podoba. Także z kwestią wymiaru sprawiedliwości. Mało tego, ja dzisiaj słuchałam rano rozmowy z Jadwigą Emilewicz, byłą wicepremier, która próbowała wmawiać ludziom, że tylko dwa kraje mają odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. I właśnie się zastanawiam, czy to jest celowe wprowadzanie... Tak, 22 już w tej chwili, bo ja to sprawdziłam. Czy to jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd, czy to jest po prostu totalna niekompetencja i indolencja i niezdawanie sobie sprawy z podstawowych kwestii dotyczących chociażby środków właśnie płynących z Unii. Czy to jest po prostu celowe działanie i taka próba zohydzenia Unii Polakom, po prostu, która może się powieść w końcu? Jestem przekonany, że to jest działanie na wielu obszarach i w obszarze instytucjonalnym,
i w obszarze gospodarczym, jak widać, i w obszarze mentalnym, w obszarze takiej wojny psychologicznej, czyli zniechęcanie Polaków do Zachodu, zobrzydzanie tego Zachodu. To jest powielanie takiej kalki z przełomu lat 40., 50., jaką komuniści za Bieruta stosowali, zohydzając Polakom Zachód i tłumacząc, dlaczego Polacy nie mogą liczyć na plan Marszala. No wtedy też była taka narracja, że ten plan jest instrumentem ingerencji Stanów Zjednoczonych, elementem ingerencji Zachodu w sprawy polskie. Chodziło o jedno, chodziło o cywilizacyjne modelowanie Polaków na wzór wschodni. I to teraz zachodzi. I jeżeli pojawiają się takie kłamstwa w przestrzeni publicystycznej, powielane przez polityków, dotyczące tego, że rzekomo mniej państw uruchomiło KPO, kiedy wiadomo, że tych państw jest 22, no to służy zakłamywaniu rzeczywistości. No, kłamstwo rozwija się, kiedy prawda milczy. Dlatego trzeba głośno o tym mówić. Trzeba wszelkimi instrumentami docierać do opinii publicznej. Ja dzisiaj czytam w portalu Wirtualne Media, że jeden z dziennikarzy należących do jednej z gazet, Polska Press, odszedł z pracy i on mówi, że odszedł też, bo był niezadowolony ze sposobu redagowania artykułów właśnie w takim kierunku prorządowym, między innymi dotyczących mojej osoby, mojej sprawy, związanej oczywiście z Pegasusem, z atakami Pegasusa. No proszę zauważyć, że rząd zawłaszcza zaczyna na wzór też rosyjski przejmować mnóstwo mediów. Mamy telewizję rządową, mamy radio kontrolowane przez rząd, kolejne gazety, powstają nowe portale kontrolowane przez rząd. To jest kierunek wschodni, tam gdzie zabija się prawdę, tam gdzie zabija się wolność słowa i to kłamstwo na przykładzie tego KPO, powielane potem przez ministra rządu, no zaczyna funkcjonować w obiegu różnych instytucji medialnych jako prawda objawiona. I do wielu Polaków ta informacja nie dotrze. No, Polacy za chwilę będą, rzeczywiście część wyborców PiS jest przeświadczona o tym, że Unia Europejska to wszelkie zło. I że nie ma prawa zabierać nam tych pieniędzy. Tych komentarzy jest mnóstwo, jest ich coraz więcej. Pan mówi, Kaczyński działa jak Bierut. Pytanie, czy będzie równie skuteczny. Ale my jako Polacy zdecydowaliśmy w referendum o tym, że Polacy chcą Zachodu, chcą Polski na wzór zachodniej demokracji. Tak? I uczestnictwo w Unii Europejskiej to jest uczestnictwo w wielkim projekcie, który nie miał miejsca od setek lat na kontynencie europejskim. Projekcie, który zapewnił Europie Zachodniej stabilny rozwój, ale też bezpieczeństwo obywatelom. I to było marzenie Polaków przez lata, pokolenia moich dziadków czy rodziców, żeby Polska w tych wspólnotach brała udział w tym zjednoczeniu europejskim. No, leżymy w takiej części Europy, gdzie wybór jest bardzo prosty. Albo Zachód, albo Wschód. I ten Zachód demokratyczny, liberalno-demokratyczny demokracji, no są niszczone narracją Władimira Putina. I spotykanie się z ludźmi właśnie pokroju Salviniego, Orbana, który kolaboruje z Putinem, czy zapewnianie eskorty policyjnej pani Le Pen, która udziela wywiadu w Polsce w grudniu ubiegłego roku i ona opowiada, że Krym to tak naprawdę jest rosyjski i Ukraina leży... Już mieliśmy informację o wojnie. W rosyjskim strefie, no tak, panie... strefie wpływu. Mieliśmy od miesiąca informację o wojnie. No jest po prostu... Jest szaleństwem. No to nie jest polityka, która zapewnia bezpieczeństwo Polaków. Panie senatorze... Bezpieczeństwo Polski, Polaków leży na Zachodzie i leży w Unii Europejskiej. Wszelkie działania niszczące Unię Europejską, osłabiające Unię Europejską są oklaskiwane i opijane szampanem na Kremlu. A propos Kremla i a propos rosyjskich wątków, teraz cofniemy się do roku 2014, jeśli pan pozwoli. Okazuje się, że Rosjanie mieli mieć nagrania polskich polityków, te słynne nagrania z afery taśmowej, między innymi z Sowy i przyjaciół. Mieli mieć do nich dostęp przed wybuchem afery taśmowej, przed ujawnieniem tych rozmów w mediach. Newsweek donosi, że te nagrania miał rosyjskim służbom sprzedać Marek Falenta, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że według dziennikarzy prokuratura
zawiadamiana w tej sprawie nie podjęła wątku szpiegostwa w sprawie afery podsłuchowej. Jak pan to skomentuje? To jest rzecz niezrozumiała i tego typu informacje dotyczące afery szpiegowskiej powinny być wyjaśnione przez organy prokuratury, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale przede wszystkim przez ministra Mariusza Kamińskiego. Przypominamy sobie pana ministra Kamińskiego na konferencji, gdzie prezentował wulgarne, ohydne zdjęcia ze zwierzętami. Na to miał czas. Ja nie rozumiem, dlaczego ten człowiek nie zorganizuje konferencji i nie wyjaśni tych informacji ujawnianych przez dziennikarzy śledczych. Ja bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego prokuratura ten temat omija, dlaczego prokuratura tego tematu nie zbadała. To jest chyba prokuratura regionalna w Gdańsku. Dlaczego, co tam jest takiego, co wskazuje na to, żeby ten temat omijać i traktować jako taki gorący kamień, którego nie... No ale umie pan odpowiedzieć na to pytanie? No proszę zauważyć, że w Wielkiej Brytanii instytucje państwa i w Stanach Zjednoczonych właśnie te ingerencje Rosjan w procesy demokratyczne w czasie wyboru czy też referendum, instytucje państwa kontrwywiadowcze, organy prokuratury wyjaśniały i to wyjaśniały do kości. I to powinno nastąpić w Polsce. Jeżeli nie ma tam niczego, czego PiS mógłby się obawiać, albo nie ma tych wątków, no to oni powinni to wyjaśnić i poinformować opinię publiczną. Zarzuty są bardzo poważne. No, dotyczą prawdopodobnego udziału służb rosyjskich w obaleniu rządu Platformy PSL, rządu, który realizował politykę rzeczywiście prozachodnią. Czyli ta afera miała interes, afera Falenta, afera podsłuchowa miała interes w destabilizacji sytuacji w Polsce, destabilizacji sytuacji w naszym regionie i wytrąceniu Polski tak naprawdę z tego kierunku prozachodniego, bo to nastąpiło, tak? To wraz z wygraniem wyborów przez PiS, na skutek między innymi grania tymi taśmami, Polska z tej ścieżki prozachodniej zrezygnowała. Polska już nie jest liderem Partnerstwa Wschodniego, tak jak była jeszcze w 2012, 2013, 2014 roku, gdzie to Polska była tym państwem, do którego Gruzja, inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej aspirujące o członkostwo się zwracały w kontaktach z Unią Europejską, tak? Licząc na to, że Polska w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej coś odegra, no bo Polska miała silną osobę, silną, między innymi poprzez rolę Donalda Tuska, silną pozycję w samej Unii Europejskiej. Polska nie jest liderem już Partnerstwa Wschodniego. Ten projekt nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował kiedyś. I w czyim to jest interesie? No jak nie ma Partnerstwa Wschodniego realizowanego przez Polskę w Unii, no jest to w interesie Kremla i Rosji. Panie senatorze, to już na koniec. Bardzo konkretnie. Dlaczego pana zdaniem, prokuratura nie podjęła wątku szpiegostwa w aferze podsłuchowej? Milczenie prokuratury jest bardzo mocnym sygnałem. Wiadomo, że prokuratorzy obawiają się też o swoje kariery. Być może jest tam coś, co spowodowałoby nerwową reakcję zwierzchników prokuratury. Innego wytłumaczenia tej sprawy nie rozumiem. Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję również. Spokojnego mimo wszystko. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie, panie radny. Muszą państwo przyznać, że ciekawymi informacjami poniedziałek nas przywitał. Oczywiście wszystkie te wątki będziemy kontynuować w kolejnych programach w tym tygodniu. Między innymi jutro wracamy do państwa oczywiście o godzinie 9. Na dzisiaj kończymy. Za dziś dziękujemy państwu bardzo. Pozdrawiamy, życzymy dobrego w miarę ile się da spokojnego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się do jutra.